Telewizja Skawina. Bogus Maciapa i orkiestra Delta. Sygnał, dyrygent. Tadeusz Jaras. Właśnie zakończył się jubileuszowy koncert Kantiki. Ile to już lat? No, prowadzący wymienił, że to już 15 lat, ale tak naprawdę zespół zawiązał się w październiku 1999 roku. Czyli już jest troszeczkę dłużej, ale mieliśmy małą przerwę w działalności, także można powiedzieć, że to już jest 15 lat. Jakie sukcesy przez te 15 lat można wspomnieć? No było ich naprawdę dużo. To są większe sukcesy i mniejsze, ale największe sukcesy to na pewno złoty dyplom w Małopolskim Konkursie Chórów, srebrny dyplom, brązowy dyplom, wiele nagród. Jakie plany na najbliższy czas? No najbliższy czas to oczywiście dalej pracujemy dalej, ale jeżeli mogę powtórzyć to, co już powiedziałem na sali, to jest 7 lutego o godzinie 17 w Domu Ludowym. Jesteśmy współorganizatorami 8 Wolskiej Biesiady Karnawałowej. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Jest to impreza cykliczna. Odwiedza nas bardzo dużo gości. Biesiada, czyli wspólne śpiewanie. Także nasz repertuar również jest inny. Nie tylko śpiewamy kolędy, duże utwory, można powiedzieć, muzyki sakralnej, ale również rzeczy biesiadne, takich bogatszych aranżacjach. A następnie mamy kolejną mszę telewizyjną w Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie, która transmitowana jest w piątki każdego miesiąca. Termin oczywiście jeszcze zostanie z nami uzgodniony, ale to są najbliższe plany i oczywiście dalej pracujemy, poszerzamy swój repertuar i doskonalimy warsztat. Życzymy wielu sukcesów w najbliższym czasie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za wizytę, że byliście tutaj również z nami i że widzowie będą mogli posłuchać chociaż fragmentu naszego śpiewu, a przy okazji serdecznie namawiam, gdyby ktoś czuł w sobie taką potrzebę wyżycia się poprzez śpiewanie. W każdy piątek o godzinie 19 spotykamy się w Woli Radziszowskiej. Zapraszam na próbę. 65. rocznica powstania Orkiestry Dętej Sygnał z Radziszowa
oraz 15. rocznica zespołu kameralnego Cantica były okazją do zorganizowania wyjątkowego koncertu. Wypełnione po brzegi publicznością sale dworu Dzieduszyckich stały się tym razem miejscem spotkania ze sztuką, a oba zespoły zaprezentowały wysoki poziom artystyczny, do którego przyzwyczaiły nas już w przeszłości. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów.